Dzień dobry, Kacper Witt, witam w poniedziałek i zapraszam na 45. odcinek Ekspresu Międzychodzkiego. Zaczynajmy! Wczoraj odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także w Międzychodzie. 26. międzychodzki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się standardowo już w piątek wydarzeniem Woźb Tanecznie, czyli imprezą taneczną w Café Baggio. W sobotę zaś, w przerwie meczu Sokoła Międzychód, wylicytowano pierwsze przedmioty. W niedzielę, z samego rana, wolontariusze odebrali puszki i wyruszyli w miasto. Główne wydarzenia 26. finału wystartowały chwilę po godzinie 12 w hali widowiskowo-sportowej w Międzychodzie. Na początku międzychodzkiej publiczności zaprezentowały się zespoły złożone z przedszkolaków. Punktualnie o 13 rozpoczęła się pierwsza licytacja. Następnie na scenie pojawił się licealny zespół Art LO, a także zespoły taneczne Roots Crew Breaking, Happy Feet i Cool Kids. Chwilę później na scenę wyszli członkowie chóru Lutnia, zespołu Antri, Sierakowskie Wisienki, Remix Międzychód czy choćby Bez Konserwantów. Wystąpić mogli wszyscy. Wszyscy ci, którzy chcieli wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak sami widzicie Państwo, to amatorski ruch artystyczny, zespoły działające w Centrum Animacji Kultury, to również zespoły spoza Międzychodu, z Sierakowa. Także każdy, kto chciał wystąpić, miał tą szansę, aby się zaprezentować. Jestem pod wrażeniem frekwencji osób, którzy tutaj znajdują się na hali sportowej. Mam nadzieję, że kolejny rekord zostanie pobity u nas w Międzychodzie. Z tego, co słyszałem, organizatorzy mówią, że Jurek Owsiak bardzo chwali sztab w Międzychodzie, że jesteśmy jedni bodajże z 8 najlepszych w Polsce. Widziałem, że jest tutaj strasznie dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Są koncerty, występy, licytacje. Muszę powiedzieć, że bawię się bardzo dobrze. Jest bardzo miła atmosfera. No i generalnie wszystko jest w porządku. Bardzo mi się podoba. Pozdrawiam mamę i tatę. O godzinie 18 wystartowała główna licytacja. Tuż po niej koncert dała gwiazda wieczoru Urszula. Tegoroczny finał jak najbardziej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zarówno w mieście, jak i tutaj w hali. Aczkolwiek nie to jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że wszyscy wspólnie graliśmy, wspieraliśmy Wielką Orkiestrę i że naprawdę było nas w tym roku dużo i było widać, że cała gmina Międzychód włączyła się w te wielkie 26. granie z Wielką Orkiestrą. Impreza jak najbardziej zaliczana do udanych, wiadomo, są plusy i minusy, aczkolwiek pracujemy w takiej wspaniałej ekipie sztabowej, która robi to perfekcyjnie i zastrzeżeń mamy wiele, ale wiadomo, że z roku na rok szlifujemy swoje, że tak powiem, organizacyjne cele, podnosimy sobie poprzeczkę z roku na rok. Wydarzenie zakończyło się tuż po godzinie 20 światełkiem do nieba. Na dokładne podsumowanie zbiórki przyjdzie jeszcze czas. Dziś wiemy już, że w tym roku międzychodzki sztab WOŚP póki co uzbierał prawie 89 tysięcy złotych. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Olga, Miłosz, Filip i Kuba. W związku z trwającą 26. edycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Międzychodzie odbyły się także towarzyszące temu finałowi wydarzenia sportowe. O godzinie 10 na Stadionie Miejskim wystartowała czwarta edycja biegu Policz się z cukrzycą. Na starcie stanęło ponad 180 biegaczy. Dla rodzimych sportowców nieważne były jednak zdobywane tego dnia czasy, a to, że mogą komuś pomóc. Spotkaliśmy się dzisiaj po raz czwarty w ramach biegu organizowanego w toku Orkiestry Świątecznej Pomocy. A celem jest tego, z jednej strony oczywiście wspólna zabawa, ale też wspieranie tych szczytnych celów, jakie ma przed sobą orkiestra. Cieszy nas szczególnie to, że 180 osób mimo tej mroźnej pogody przyszło i wszyscy wsparli orkiestrę. Również punktualnie o 10 na sąsiadującym ze stadionem Orliku rozpoczął się turniej piłkarski WOŚP 2017. Niestety pogoda przestraszyła niektórych amatorów Kopanej. W końcu w rozgrywkach wystartowały trzy zespoły. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Wysp Zielonego Przylądka. Chwilę później
Już w sali Mostir rozpoczął się turniej młodzików rocznika 2010 i młodszych. W turnieju zagrało 6 drużyn. Wygrały Super Arbuzy. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Kasper Witt. Skoro przy tematach sportowych jesteśmy, zapraszam na relację z ostatniego meczu Sokoła. Sokół Międzychód 71, Biofarm Basket Suchy Las 63. Takim wynikiem zakończyło się sobotnie starcie drugiej ligi mężczyzn. Podopieczni trenera Marcina Chodkiewicza zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli. Podejrzewaliśmy, że zawodnicy z Poznania wyjdą bardzo zmotywowani i będą walczyć do samego końca i staraliśmy się utrzymywać wynik w drugiej połowie i grać swoje. Jestem zadowolony z występu drużyny z Sokoła. Uważam, że przez większość meczu kontrolowaliśmy przebieg gry. Większość zawodników zagrała naprawdę na dobrym poziomie. Mieliśmy małe problemy w czwartym kwarcie, ale doświadczenie naszych graczy tutaj procentowało. Wygraliśmy zasłużenie i się z tego bardzo cieszymy. Na pewno jest to ciężki mecz, no bo wszystkie wyjazdy są ciężkie, jednak granie na obcym parkiecie, na którym się nie trenuje na co dzień, jest ciężkie, wiadomo. A tym bardziej, że drużyna jest doświadczona, to tym bardziej przy naszym takim młodym składzie jest trudne. W ubiegłym tygodniu w Centrum Animacji Kultury odbyło się trzecie już powiatowe kolędowanie. W niedzielę, 7 stycznia, w Centrum Animacji Kultury odbyło się już trzecie powiatowe kolędowanie. Podczas koncertu na scenie zaprezentowała się orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego pod batutą dyrygenta Daniela Ebertowskiego wraz z zaproszonymi gośćmi. Frekwencja dopisała. Po opinii osób, które odwiedziły dzisiaj nas, przyszły na dzisiejszy koncert, jestem zadowolony. Przygotowania były dość krótkie stosunkowo, dlatego że mieliśmy mnóstwo innych wydarzeń i koncertów w miesiącu grudniu chociażby, dlatego ten czas na przygotowanie repertuaru kolędowego był nieco krótszy niż zazwyczaj, ale jeszcze mamy kilka tygodni, żeby ten repertuar cały czas ogrywać. Przygotowywaliśmy się przez parę prób, ćwiczyliśmy dosyć intensywnie i długo, no i się udało. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Oliwia i Marcel. Stadion miejski imienia Jana Żurka? Jak się okazuje, to możliwe. Stadionowi miejskiemu w Międzychodzie może już wkrótce zostać nadane imię świętej pamięci Jana Żurka. Jak się dowiedzieliśmy, władze Warty Międzychód zwróciły się z pisemną prośbą o rozpatrzenie tego pomysłu do Urzędu Miasta i Gminy oraz spółki Mostir. Będziemy sprawę monitorować i na bieżąco Państwa informować. Jan Żurek był wieloletnim działaczem sportowym i kibicem międzychodzkiego sportu, głównie piłkarskiej Warty. Zmarł nagle w październiku ubiegłego roku. Miał 64 lata. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 17. Do zobaczenia.